Gotowi? Start! Dwie cowgirl, mocne, zdecydowane. Tym, jak sędziowie zakwalifikują przejazdy, będziemy widzieli. Za chwilę pierwsza zakończyła Karolina. Uwaga, start! Najpierw galop wokół markerów. Za markerem czerwonym rollback, czyli obrót o 180 stopni. I jedziemy dalej. Side pass, który teraz wykonuję, czyli to ruch prostopadły ustawionym koniem do przeszkody. Lasso wieziemy na drugą beczkę. Zawodnik może się zatrzymać, może to odłożyć w galopie. Na pewno musi trafić później na mostek, w kusie, na drągi. I znowu cofanie. Zawodnicy, sędziowie, publiczność, wszyscy gotowi, uwaga, start! Tu będzie szybko, trzeba uważać na zawodników, konie i innych. Zawodnik nie może przejść na drugi tor, nie może dotknąć nawet drąga, który ogranicza tor. Pierwszy od drugiego. Równo, 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 równo. O. Równo, równo. Trudna przeszkoda, bo tu trzeba zwolnić troszeczkę. Może, ale równo jadę. Ale ja to tutaj nie. Pędziłem, gdzie mam patrzeć, bo ja na chwilę przysypać. Prawie równo, troszeczkę szybciej, Szymon. Uwaga, start.
posmakajmy, będą konie im szybciej galopowały. To oczywiście wydaje się wszystko proste, łatwe. Każdy myśli, wsiądę, pojadę, pogalopuję. Natomiast zapewniam Państwa, że te konkursy wymagają wielu, wielu lat ćwiczeń, tym bardziej, że na każde zawody przygotowujemy nowe schematy. Stąd trudność Polish Cowboy Race'a, że każdy schemat na zawodach jest inny. Inne przeszkody. Funkcjonujemy od 5 lat, to jest nasz pierwszy, piąty sezon i naliczyliśmy, że do tego czasu wymyśliliśmy ponad 100 przeszkód różnego rodzaju. Andrzej pierwszy, Kasia druga. A sędzia jest zobowiązany przerwać przejazd zawodnika z tego względu, że on może być niebezpieczny w efekcie dla konia i jeźdźca. Jagoda jest młodą zawodniczką, jeszcze nerwy u niej zdecydowanie większe już niż u tych doświadczonych. Tak się zdarzyło, że się gdzieś tam rzep słabo przyczepił, ale poklapcie jej na zachętę. Na pewno w następnych konkursach będzie dobrze. Pierwsze koty za płotem.
starczy. No tutaj jest jaśniejszy podział, możemy się podzielić na część męską i żeńską. Kobiety, podopingujcie kobietę. Daję kasę! Podopingujcie faceta. Niech odwiecznie uświęcony pojedynek tych, którzy są z Wenus. Jak działają? Czy jadą na czysto? No, pojechali. Zawodnicy? Uwaga! Start! Dwa szybkie konie. Ale tak jak wczoraj mówił Alex, szybkość niekoniecznie popłaca, dlatego że niektórym koniom gotuje się w głowach. I trudniej wtedy wykonać elementy techniczne. To było widoczne podczas konkursów Extreme Traila. Szybkie side pasy. Marcin tu prosi swojego konia, że pomału, bo on wie, że to jest koń, który potrafi błyskawicznie się poruszać, ale później... Może to skutkować błędami. I've got a problem, but it ain't like what you think. I drink 'cause I'm lonesome. Szymon na remecie, Toni Marcin na Napoleonce i Grzegorz Grodziski na sterze. Zawodnicy Cowgirl, Cowboy z stajni White Mare. Sędziowie, zawodnicy, uwaga, start! Ale ja nie mogę tak się wystanie. Zwróćcie uwagę na dialog, a raczej monolog, jaki prowadzi Kasia ze swoim koniem. Maleńka, dasz radę, jeszcze szybciej. Każdy ma swój system porozumiewania się z koniem, z którym pracuje. Jedni lubią pracować głosem, inni ograniczają się do pomocy naturalnych, sztucznych. Każdy jest jeźdźcem. Tak, jak sobie wymyśli. Ale prawdą jest, że z koni trzeba dużo rozmawiać. Spokojny głos, rozmowa uspokajają konie, pozwalają im szybciej adaptować się do zmieniających się warunków, odczulać się. Popatrzcie, łeb idą. A ta Magda Pawłowicz mówi, że gdy Kasia kopała, ona wie, że ma kopać. Ona wie, że ma kopać. Kasia topnęła pierwsza. Grzegorz.